Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim Państwa gościem jest pan dyrektor Marcin Konrad Jaroszewski, Liceum imienia Jana Sieleckiego w Warszawie. Człowiek, który doprowadza ministra Przemysława Czarnka do szału. A wszystko zaczęło się wiosną 2021 roku, kiedy mój rozmówca popełnił list, który przeczytało tylko na stronie wieści24.pl ponad 100 tysięcy ludzi. Panie dyrektorze, od tego czasu miał pan chyba jakieś parę postępowań dyscyplinarnych, o jednym chyba na pewno czytałem. Jak to jest z tą władzą, z tym listem? Jak się panu dyrektoruje? Na pewno się nie nudzę, to wiadomo. Jest ciekawie, no oprócz skupiania się na bieżącej pracy, czyli organizowaniu pracy szkoły, nadzorowaniu pracy szkoły, nauczycieli, opiece nad uczniami, no też skupiam się na, no na walce o normalną oświatę, o oświatę dla ludzi, oświatę otwartą, oświatę, w której każdy uczeń będzie mógł być sobą, będzie mógł myśleć samodzielnie, a nie tak, jakby chciał minister Czarnek. No, pewnie nie jest to łatwe godzić to wszystko, ale no, takie są czasy i taki jest mój obowiązek. Jeśli chodzi o sam list, to pamiętam, to dotyczyło strajków kobiet, gdzie duże grono młodych ludzi ze szkół również wzięło udział w tych strajkach, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tych działań, które wtedy były podjęte, obrzydliwych oczywiście, ze strony władzy. To przypomnijmy, brał w tym udział również Trybunał pani Przyłębskiej. No, to wszystko, te emocje. Ja pamiętam, że tam była taka próba przywołania do porządku pana i innych dyrektorów. To był list kuratorium rozesłany. Co pan robi? Co pan chce zrobić z tym, że pańska młodzież, której pan jest dyrektorem, postanowiła przystąpić do programu, bodajże Szkoła jest kobietą, który właśnie miał wspierać strajki kobiet. I to chyba, zdaje się, pan miał w tym momencie zaproponować sam z siebie, w jaki sposób zamierza pan z tym walczyć. No, zaproponowałem oczywiście, to trzeba pamiętać, że list, bo to ten list rozesłali wszyscy 16 kuratorów oświaty w każdym województwie do szkół, czyli on musiał być inspirowany odgórnie z ministerstwa, bo to oczywiście wśród tych 16 kuratorów no, są osoby, które nigdy w życiu nie powinny pracować w oświacie i powinny mieć absolutny zakaz zbliżania się przynajmniej na kilometr do szkół, na przykład pani Nowak z Krakowa. Są też kuratorzy, którzy starają się godzić no, ten nadzór pedagogiczny nad szkołami, bo on jest niezbędny, bo no, jest tyle szkół, około 30 tysięcy szkół w szkole i w Polsce i naturalnie, że trzeba je nadzorować. Niektórzy kuratorzy starają się to robić rzetelnie, tak akurat jak znam panią Michałowską tutaj z Mazowsza, pomimo że paru z pięć, które mieliśmy, to też jest to, współpraca się układa, może to jest trudna współpraca, ale to na pewno nie jest osoba pokroju pani Nowak. Natomiast no, ten list został rozesłany do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów. Uznałem, że jest to stanowczo zbyt duża ingerencja w działalność szkół ze strony jakiejkolwiek władzy. To nie miałoby znaczenia, czy to byłby organ prowadzący, organ sprawujący nadzór, czy sam minister. No i odpowiedziałem tak jak odpowiedziałem i na tym zasadzie sprawa się zakończyła. No bo ja jak patrzę na to, co próbuje robić PiS, Czarnek jako emanacja tego układu, to przypomina mi się taka przedwojenna próba, skuteczna niestety, przejęcia przez sanację kontroli nad edukacją. To znaczy oni chcą kształtować sobie wyborców, czyli zakładają, że pierwszym etapem kształtowania wyborcy PiS-u będzie właśnie szkoła. Niestety tak to wygląda i te kolejne działania, które podejmuje ministerstwo i pan minister Czarnek, no w zasadzie każą podejrzewać już z dużą dozą pewności, że to właśnie o to chodzi, żeby ukształtować młodego człowieka, który będzie miał właśnie takie
spojrzenie proste, zwykłe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, znaczy takie czarno-białe, bo ja mam wrażenie, że to z dużej części wynika z takiej infantylności pana ministra, z jakiegoś niezrozumienia otaczającego świata. Mu się wydaje, że wszystko jest albo czarne, albo białe, że w świecie nie ma odcieni szarości. O czymkolwiek mówimy, to są albo dobrzy, albo źli, albo jest właściwie, albo niewłaściwie. Niestety świat jest troszkę bardziej złożony i skomplikowany, niż się panu Czarnkowi wydaje. I mam wrażenie, że pan minister się tego boi, no bo jakikolwiek temat byśmy nie ruszyli, da? Nie wiem, żołnierzy wyklętych, tak? Gdzie wśród tych żołnierzy wyklętych byli i patrioci, walczący sowieckim okupantem i zwykli zbrodniarze i bandyci mordujący cywilów. Czy weźmiemy temat, nie wiem, Jana Pawła II, tak? Czyli mamy osobę, która wspierała te procesy demokratyczne w bloku wschodnim, ale też osobę, która tuszowała pedofilię w kościele, więc to nie jest tak, że świat jest czarny albo biały, jakby chciał pan Czarnek. Świat jest różnorodny, tak? I tu widzimy też w tych działaniach, mam wrażenie, że tak przebija się taki lęk i strach pana Czarnka właśnie wobec tej otaczającej rzeczywistości, wobec tej różnorodności, której on absolutnie nie rozumie, tak? Znaczy, to jest człowiek, który nie jest zapewne w stanie zrozumieć, że istnieją inne systemy moralne niż tylko system chrześcijański czy katolicki, że można czerpać wzory z różnych źródeł, właściwe wzory moralne czy etyczne, że... Ja mam wrażenie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale mam wrażenie, że ta władza nie czerpie z etyki chrześcijańskiej, tylko z etyki takiej bardziej bolszewickiej, czyli właśnie... To tak, znaczy to jest jakiś taka konstrukcja, bardzo dziwna konstrukcja, tak? Znaczy odwołująca się do pewnych wartości takich pozytywnych czy pozytywnie odbieranych, tak? A z drugiej strony działania, które są obrzydliwe nawet można by... No, jak się pan poczuł? Skoro jako dyrektor nagle pan czyta, że pan minister Ziobro w swoim resorcie przygotował ustawę, która uczyni z pana sędziego bez prawa odwołania się od pańskiego werdyktu, który będzie mógł skazywać młodych ludzi na pracę społeczną, tych sprawiających kłopoty. Oczywiście absurd. Znowu widać ten sposób myślenia obecnej władzy, czyli absolutny brak takiego demokratycznego postrzegania państwa czy postrzegania organów władzy. Oczywiście ja jako dyrektor szkoły jestem organem administracji publicznej w odniesieniu do pracowników, jestem przełożonym ale w odniesieniu do uczniów nie jestem ani przełożonym, ani władnym rozstrzygać takich spraw. Oczywiście zgodnie ze statutem szkoły mogę wymierzać kary za zachowania niezgodne ze statutem jako dyrektor szkoły, ale tutaj już mówimy o karach, które znacznie wykraczają poza to, co prawo oświatowe i statuty szkół przewidują, czyli prace społeczne to już nie jest kara, którą powinien nakładać dyrektor szkoły. I rzeczywiście tu w tym projekcie pana Ziobry to wygląda tak, że ja staję się i sędzią, i prokuratorem, i obrońcą, i ten projekt jeszcze nie zakłada żadnego okresu, na jaki można tę karę wymierzyć, czyli w zasadzie daje absolutną swobodność, dowolność dyrektorowi szkoły. Tak być nie powinno. Tak? Ale ja to jeszcze patrzę łącznie. Ja patrzę łącznie na ten projekt z tym próbą uzyskania wpływu na nominacje dyrektorskie przy okazji Lex Czarnek, że oni chcą mieć z jednej strony bardzo silnego dyrektora, którego oni będą mieć wpływ na to, kto nim będzie. Okej, silny dyrektor, ale swój, no bo to tak to ma... Tak, ale bo wie pan, ja patrzę bardzo pragmatycznie, bo dosyć dobrze widzę, że ta władza na przykład będzie chciała używać represji, znaczy w mojej ocenie, to tak, żeby ludziom już nie straszyć ich,
to ona się posypała i ta montaż tej dyktatury po prostu w tej chwili się rozpada to na jakieś drobne kawałki, ale idea była taka, żeby na przykład poprzez uczniów i poprzez karanie uczniów dojeżdżać też rodziców, bo to jest system naczyń połączonych. No to trudno mi tutaj tak... No nie, tak ja pokazuję, że jest że w momencie, w którym władza forsuje swoich dyrektorów, następnie chce dać tym dyrektorom no, uprawnienia sądów dla nieletnich. No i to jest niebezpieczne, tak? To temu należałoby się przeciwstawić. To, że rzeczywiście mamy powolną zmianę, powolną, która już w zasadzie by była domknięta, gdyby nie niezależni sędziowie, zmianę ustroju z demokratycznego na autorytarny, no to już widzimy od początku, prawda? Od niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, służba cywilnej prawie nie ma, prokuratura już absolutnie jest zależna. W związku z tym to są wszystko, prawda, to łatwo prześledzić ten proces ostatnich lat. No, szybko poszło, ale jeszcze są sędziowie, którzy walczą o praworządność i niezależność. Są ludzie, którzy o to walczą, więc ja wierzę, że nasze społeczeństwo no, jest w stanie w którymś momencie się obudzić i powiedzieć nie chcemy państwa autorytarnego, ale to, że w ogóle to nastąpiło i to, że mamy teraz taką sytuację, to niestety jest ogromne zaniedbanie w oświacie edukacji. Myśmy zapomnieli o edukacji obywatelskiej przez te 30 lat po odzyskaniu niepodległości po 1989 roku. My no, nie skupiliśmy się w oświacie, na tym oczywiście. Tak, były te tematy, się przewijały przez wiedzę o społeczeństwie, przez historię, ale chyba powinniśmy większy nacisk położyć na tę właśnie edukację prawną, właśnie edukację obywatelską, bo gdybyśmy to zrobili, to być może dzisiaj partia populistyczna, która wprowadza autorytarne rządy, nie miałaby aż takiego poparcia. I paradoksalnie wprowadzenie nowego przedmiotu od przyszłego roku, czyli tej słynnego hitu Historia i teraźniejszość, może tę sytuację odwrócić pod jednym warunkiem, że nauczyciele, którzy będą prowadzić te zajęcia, dyrektorzy, którzy będą przydzielać te godziny nauczycielom, będą mieli świadomość, jak ważny to może być przedmiot w tej edukacji obywatelskiej właśnie na poziomie szkół ponadpodstawowych, czyli wśród młodzieży 14, 15, 16-letniej, która za chwilę, za 2-3 lata będzie mogła brać udział w wyborach. Bo jak się przyjrzy, jak przyjrzymy się podstawie programowej, to ona daje pewną swobodę wyboru treści czy przekazywania tych treści. No można by ubolewać, że historia najnowsza kończy się na 2015 roku, bo ta historia po 2015 jest równie ciekawa do opowiadania, no ale przecież też pamiętamy czasy 2005-2007 rok, to są mniej więcej te czasy za działalność, w których pan Mariusz K., obecny pan Maciej W., tak, nie wiem, czy możemy używać nazwisk, tak, no bo to są osoby skazane, tak, za swoją działalność właśnie w tamtych latach. Tak. Warto o tym opowiadać na lekcjach, bo to też obejmuje okres najnowszej historii Polski. Tam przypomnę, przecież mamy w podstawie programowej temat, czy wymaganie wręcz, uczeń zna i ocenia znaczenie i skutki katastrofy pod Smoleńskiem. Ja już zamówiłem do biblioteki książki, które mają ten temat wspierać, czyli Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska i Macieja Laska, Kłamstwo smoleńskie, więc mam nadzieję, że uczniowie będą czerpać wiedzę w tym temacie. Ale to jest tak, że to daje możliwości szkołom, żeby rzeczywiście nauczyciele mogli przekazywać prawdę o współczesnym świecie. No, prawdę, bo przecież tej prawdy oczekuje pan minister Czarnek. Ja myślę, że on oczekuje swojej prawdy. A kończąc, to już tylko pana poprosiłbym o podsumowanie, to znaczy, co by musiało się stać, żeby ta szkoła wyglądała tak, jak chce minister Czarnek?
co jeszcze brakuje obecnemu rządowi, żeby domknąć ten system, który przynajmniej tak jak ja patrzę, usilnie się domknąć stara i nie odpuszcza, niezależnie od tego, że chwilowo jest w defensywie, ale to jest w defensywie, która wynika z tragicznej sytuacji ekonomicznej, do której sami doprowadzili i chwilowo muszą odpuścić, natomiast w ich głowach cały czas, tak jak ja to odczytuję, roi się jednak pomysł, żeby tą edukację przejąć. Więc ja tak już tak pod krótkie podsumowanie, co musiałoby się stać, co musiałoby zostać uchwalone, wprowadzone w życie, żeby PiS tą oświatę odzyskał? No, tak naprawdę może się okazać, że i niewiele, i bardzo dużo. Niewiele w takim sensie prawnym, no bo te projekty Lex Czarnek, one już będą dawały dość duże możliwości kuratorom oświaty, no, którzy są po prostu nominatami ministra w terenie i sprawują nadzór pedagogiczny na ingerencję w to, co się w szkołach dzieje. Przypomnijmy, ta zgoda na wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, jakby poza rodzicami, bo to cały czas musimy podkreślać kłamstwa pana Czarnka, który mówi o tym, że to jest po to, żeby to rodzice decydowali o tym, co się dzieje w szkole. Kłamstwo. Nawet jeśli rodzice będą oczekiwali od szkoły jakichś zajęć, nawet jeżeli to będą wszyscy 100% rodziców, to kurator może powiedzieć nie i żadne zajęcia się nie odbędą. Więc to trzeba podkreślać. I to już jest jedno. Druga rzecz to są te przepisy, które pozwalają w prostszy sposób odwołać dyrektora ze stanowiska. I to już na poziomie prawnym w zasadzie prosta rzecz. Chodzi Lex Czarnek i można działać. Ale to, co mam nadzieję, że skutecznie zablokuje takie dążenia, to będą nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice, którzy nie dadzą się stłamsić i skanalizować w ten jeden sposób myślenia, sposób pana Czarnka, że mimo wszystko będą oczekiwać od szkoły, od swoich nauczycieli otwartości, tego, że ich uczniowie, dzieci będą mogły się rozwijać, będą mogły mieć różne zainteresowania, będą oczekiwać za współpracy z organizacjami pozarządowymi i liczę na to, że ten opór społeczny będzie na tyle duży, że to się panu Czarnkowi nie uda. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moim państwa gościem był pan Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor Liceum imienia Ściandeckiego w Warszawie. Dziękuję.